Witanko, dzisiaj wyjątkowo w dzień, bo byłem się przejechać tym oto steperkiem, ale tym się tak ciężko jeździ, że to jest mały czołg. Jeszcze powietrza miałem mało do połowy, to się umęczyłem, ale o to chodzi. A wiecie co jest najśmieszniejsze, że ja chyba nawet nie wiedziałem, że te naklejki są inne niż mi się wydawało. Ale nie jestem pewny, także zaryzykuję, jak spieprzę sprawę, to będziecie świadkami, tylko włączę światło i zobaczymy. Jak spieprzę sprawę, to najwyżej kupię nowe naklejki. A jednak nie, jednak jest tak, jak myślałem. Czyli zobaczcie. Nie chcę zrywać tego na chama, żeby jeszcze czasem nie odeszło. O, ja jeszcze z lakierem zrywam, także... Kurczę, spieprzyłem, bo... nie, ja to przykleję z powrotem, bo... No niby to powinno być zdarte, ale... Ale jeszcze lakier mi odchodzi, kurczę, no szkoda. No chyba, że zedrę to już i... podretuszuję jakimś... sprayem albo lakierem. No, pędzelkiem najwyżej. Te starcia. No zobaczcie, tak to powinno wyglądać. No ale niestety... Kurczę, no... Nie jest tak jak chciałem. Jeszcze mu zaszkodziłem, bo lakier poschodził. No nic, będę to musiał czymś potuszować, bo teraz wygląda to brzydziej niż było. Także zdzieranie drugiej naklejki chyba sobie daruje, bo i tak niewiele więcej widać, a tylko go oszpeciłem. Widać, to jest na szybę, nie na taki stary, zmęczony lakier. A szkoda. A jeszcze mam zamiar zamówić takie same, tylko mniejsze tutaj na głośniki. Ale muszę też się rozejrzeć za jakimś lakierem. Ja mam chyba markera. Mam markera w domu, takiego srebrnego. Ciekawe, czy on nie będzie podobny. Powinien być bardzo podobny. O ile nie identyczny. Także jako tako tam sobie podtuszuję te brzydkie starcia. A na razie to na tyle. Mykam się szykować do pracy. Ejka. Dobra, krótka dogrywka. Zdarłem też z drugiej strony, ta tylko troszeczkę tu ucierpiała z tyłu za samym y. O, tak niewiele, w sumie to tylko odcień się zmienił, jak widać dalej jest to szare, a z tej drugiej strony w ogóle nie ucierpiało. Także nie wiem, czy jest sens to jeszcze tuszować jakimś markerem. Chyba to lepiej wygląda niż tą folią ochronną. Może być, jak na sprzęt z 85 roku, prawie 40-letni, to nie ma tragedii jeszcze, jak walnę tutaj takie srebrne na jednej i drugiej kolumnie, to dopiero będzie bajerancko wyglądał. No dobra, to teraz już zmykam.